Cześć, z tej strony Dosia, witajcie w kolejnym odcinku z nowego save'a. Słuchajcie, ja jadę takim oto różowym busiku, jak tutaj widać troszeczkę, po masce i tak dalej, na gospodarstwo, ponieważ zaraz zobaczycie, kogo ja tutaj wiozę właściwie, nic nie będę tam pokazywać i tak dalej. Maku chyba już na mnie czeka. O, weźmiemy kierunkowskaz, ładnie włączymy. Nic nie jedzie. O, zatrąbimy. Bim, bim, Maku. Okej, dobra. Ja otwieram, słuchajcie, ten klapę z tyłu. A, zgaszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panom. Maku, przywiozą dzień pracowników. Dobry. No. To ja się zablokowałem. Ja nie jestem Maku, witam. Tak? Witam. Dzień dobry. Jak się... Ale może... No, proszę Jezu. Mi mówić Maku. Diabło, tak, przywiozłam na gospodarstwo. Ja jestem, tak, może tak bardziej oficjalnie wszystkim, to, czy nieoficjalnie, jestem Dosia, witam. 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 Jak się pan nazywa? Witam. Diabeł. Dobrze, witam pana. A pana już znamy tutaj, to dobry pracownik był ostatnio. Znamy. I Maku. Także co? Maku, ty już chyba tam byłeś trochę, coś pracowałeś w polu? No, troszkę. Tu sobie zjechałem dopiero na obiadek zjeść. Dobra, to no. Chyba musimy wziąć, jechać na pole, prawda? Tutaj teraz przywiozą pomocników, bo nie było wcześniej komu w sumie tutaj, no. Tutaj na przyczepę teoretycznie można by wsiąść, ale ja chyba tutaj zapewnię komfort jazdy. I panowie, wolicie, właściwie kto jedzie w ciągnikiem? Może tak tutaj? Ja pojadę. Dobra, czyli Kuba, wolisz jechać motorem czy busem? Nie wiem, mogę motorem. Motorem? Dobra, to ja zamknę tylko klapę. To jedzie... To, a to, że tym zielonym, tu. Tak, tak, tym, ale wsiadaj za mną. Dobra, to ja idę na pole. Dobra. A Maku, możemy ciebie też w sumie wziąć tutaj w koszyk. W sumie? Dobra. Dobra, otwórz bramę, to może puść... Nie pod kolor. To nic, puścimy tutaj tylko diabła pierwszego. Ej, halo. Nie mogę bramę otworzyć. O, to się wie pan, gdzie w ogóle na to pole jechać? Tak, wiem. Dobra. Pan tutaj chyba obznany w tej wsi, każdego zna, wie, gdzie jego pole i tak dalej. Siadaj, Maku. A, dobra. O nie, o nie, o nie! O nie! Pomocy! Czekaj, Maku, czy ja dobrze jadę chyba, tak, dobrze. Ja to nie pamiętam tej drogi na pole. Okej, dobra. Ej, zaraz. A, ale tutaj diabeł szybko pojechał. Ja myślałam, że pojechał gdzie indziej już źle czy coś. Zaraz, motor trzeba w cieniu postawić, żeby się nie nagrzał. Dobra, ja wychodzę. Dobra, to tak, słuchajcie, panowie. Tutaj jedna osoba będzie podjeżdżała, a reszta wrzuca kostki. No, ale Maku prasuje chyba, co? No, mogę prasować. Dalej. Dobra, okej. Okay. To my wrzucamy tutaj z Kubą kostki, chyba wychodzi na to. Dobra, dobra. Dobra, robimy rzut do celu. Jak oceniacie? W skali od 0 do 10, diabeł, widziałeś mój rzut? Widziałem, ładnie. 8. 8? Czemu 8? Czego w nim zabrakło? Przecież wszystko było. Precyzja, celność. No dobra, teraz daleko było. Teraz nie miałam takiej mocy. Obiadku jeszcze nie jadłam. W ogóle słuchajcie, panowie, jak dzisiaj tutaj szybko nam praca sprawnie pójdzie, to ja was zapraszam na obiad. No i kto wie, może wieczorkiem jakiś grill, jak tam nie macie nic w planach? Dobra, ja podjadę na przyczepie. O nie, dobra, nie zdążyłam. Ja na grilla się mogę skusić. Na grilla? Wolicie kiełbaski czy karkówki? Obojętnie. Kiełbaski. A, może szaszłyki? O, w ogóle ja tu pokażę sprzęcior, jakim jeździ Maku. Tak pod kolor. A czekaj, ja mogę do ciebie wsiąść? Nie, nie mogę. Ale przejechać się mogę w sumie. Tylko czy to włączone? Włączone. Dobra. Tam chłopy zbierają.
Tak się zastanawiam, czy tą przyczepą jeszcze da radę pojechać na drugie pole, żeby zebrać, czy już trzeba by pojechać na gospodarstwo to wysypać. No, już Gdzieś trochę tam. tych kostek jest. Właśnie też mi się tak wydaje, że z tego pola w sumie. No to Nie tak potrafi najwyżej. podnieść kostki. No, klątwo magika. Bo chyba ten słaby obiadek, Maku, co jadłeś. Nie masz siły. Albo trzeba. Przerzuciłem szczepę. Dokładnie. O nie. To jest to. Ja był jak się jeździ w Ursusie. Bardzo dobrze. Jeździłeś Chyba nie kiedyś? mogę. Jeszcze jak. Dobra, to Dobra, ja nie. chyba w sumie. Do się oddaj. Proszę. Odmówcie. Nie ma Dziękuję. sprawy. Obiadu się nie jadło. O, kradnę Ursusa. To ja na drugie pole już może jadę, co? Możesz jechać, tak, jak najbardziej. Bo te kostki i tak w sumie powoli. A, dobra. Przyhamuję, tylko ja muszę pamiętać, żeby nie hamować w sumie ta kostka, bo zaraz powylatują chyba. Dobra. Ciekawe, kto to je rozładuje. Okej. Dobra. Dobrze, to panowie jedziecie ze mną na gospodarstwo motorem, pomóc mi rozładować? Dobra. Jeszcze jedno. Jeszcze jedna jest? A tam gdzieś? Gdzie? A nie, a ty ją Proste. gonisz. A, przepraszam. Musiałeś tyle nabiegać. O. Dawaj, diabeł. Tylko proszę tam uważać na ten motor, nie rozwalić mi go za bardzo. Dobra. To moje łezka. Ale mi razicie tym po oczach światłem. Lepiej. Oj. Lepiej, lepiej. Nic tam nie gubię z tyłu? Nie, wszystko ładnie jest. To dobrze. Oj, coś chyba. O nie, ciężarówka na wprost. Uważajcie, panowie. Uf, mało brakowało. Dobra, ja sobie otworzę bramę. Kurwa, Zosia pierwsza była. Ale dziękuję za chęci. Dobra, ja się zastanawiam, gdzie to powrzucać. Chyba może w sumie otędy byłoby dobrze wykiprować na którąś stronę, co? Na prawą na przykład. Tamte drzwi otworzyłbyś mi jeszcze, te wyjazdowe. Dziękuję bardzo. Tylko wiecie co, bo. A, dobra, ja muszę sobie zobaczyć na którą. Okej, na prawo, dobra. Wykipruję dobrze, czy nie? Mogę już tako? No dobrze, no Tak, spróbuj. można. Dobra. A nie, to się O tylko burta nie, otworzyła. No to. To trzeba na przyczepę. Aha. Na przyczepę jest przyczep. Tylko coś trochę słabo te burty. Ajajaj. No, trochę słaba ta przyczepa, jeżeli chyba chodzi o wyrzucanie. Chyba, że może ja to zrobię w sumie do tyłu. Czy to poszło na którą? To chyba też nie zadziała. A. Szybownik ma chyba. A to nie wiem. No nie, chyba jednak nie daje rady. To w sumie ta burta i tak tu nic nie pomaga. Chciałem rzucać na przeszczepę. Ja nie umiem łapać tych faktycznie coś. Okej. Okay. Dobra, wyjeżdżamy. Dziękuję za pomoc. Proszę. To jedziemy na kolejne pole. Zaraz ja przedzwonię do Maka. Halo, Maku? No, słucham. Dużo tam już nakostkowałeś? No, jeszcze takie trzy przejazdy. 3,5. A, to szybko, sprawnie ci idzie. My, słuchaj, już jedziemy w takim razie. No, podkajkam. Dobra. Gdzie to się skręcało? Oj, przyjechaliśmy przed. No właśnie, ja też przyjechałam. Pojechałam za wami, no. Tak to jest. Jak się na kogoś tutaj zdaje. Najlepiej na samego siebie tutaj liczyć. Tu w lewo skręć. Tutaj za mną, nie wiem czy mnie widziałeś. I teraz cały czas prosto, aż tam zobaczysz Maka po Tu lewej masz pole, stronie. nie jedziemy. A
Dobra, my obok pojedziemy drogą. Okej. Okay. Tylko mam nadzieję, że nie przez pole sąsiada. Nie, 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 spokojnie. Okej. Okay. Teraz to ja w sumie... Chyba prosto cały czas. O, widzę maka, dobra. Ja też już sama się gubię trochę w tych polach. Jeśli mam być szczera. O, dobra. O, tutaj już widzę. A którędy wy tutaj przyjechaliście? No, my tam, z drugiej strony. A, aha, okej, dobra. O! Diabeł, bym rozjechała ciebie i bym potem w piekle się smażyła. Nie wiem. Byłoby tak, czy nie było? O, ale fajnie się zsynchronizowaliście. Tak. Ej, ale to teraz super wyglądało, że tak z dwóch stron. Może ja będę cały czas podjeżdżała w sumie, tylko tak powoli bardzo. Dobra. 5 na godzinę. Będę przyspieszała tak troszeczkę. O tak o może. O, idealnie będzie. Dobra, teraz tu można trochę przyspieszyć. No, bo tutaj te, niestety te belki jakoś tak, one no, powoli wychodzą. A, dobra. Można jeszcze teraz do przodu w sumie. Tak jak więcej jest podrzucony. Ale Ursus ciśnie. Dobra, tam już czeka, widzę, Kuba. Kuba, co ty tak daleko wziąłeś, jak tutaj miałeś pod nosem? Widzisz, teraz musisz się... Do przodu. Ale to ona była z drugiego rządka. Nie, z tego, tylko mi uciekła. Aha, to daleko uciekła. Uciekająca... uciekający ciuk właściwie. Zdążę przed makiem, czy nie zdążę się zawrócić? Zdążysz. przyhamował. A, ja tutaj pojechałam. O nie, Maku, przeszkadzam ci. Halo, Maku, macham ci. Chyba nie słyszę. Chyba nie. Już, słyszę. Okej. Okay. No. Ej, no, z kolejnego pola znowu będzie cała przyczepa. To w sumie dużo będziemy mieli kostek nasze. Trochę wolniej, bo tu jeszcze z tyłu jemu wylatuje. Dobrze, okej, okay, nie ma problemu. Jadę teraz 1 godzinę. Coś się... Te wszystkie ciuki na raz, czy nie? Szczerze to nie wiem, jak się dobrze poukłada. W sumie mogliśmy je układać, ale to by było za dużo chyba roboty. No co w sumie, jak i tak zaraz blisko gospodarstwo mamy i zaraz będziemy zrzucać, prawda? Kto tam by patrzył na walory estetyczne? O. A po tym jeszcze jakieś pole, czy to już to nie? Właśnie w sumie to nie wiem. Zmęczeni jesteście albo głodni? Nie. Nie. W sumie nie wiem, myślę, że możemy chyba zjechać na obiadek najwyżej. Trzeba, Maku, będzie zadzwonić ten w ogóle do pana, do kupca, który tutaj zboże, żeby mu sprzedać. Bo znalazłem tam w sumie ogłoszenie, trzeba będzie przedzwonić, słuchaj. Bo powiem ci, całkiem dobrą cenę proponował. O nie, motor zostanie przejechany. No, no, panowie. Idę trochę tych omijaków pozbieram jeszcze. O, przyczepa już pełna. Właśnie widzę, ale powiem wam, że ładnie wam to idzie, bo już takie, no, całkiem spora górka. O nie, tam została jedna. A ja jadę i tak powolutku już. Staram się przynajmniej. No już tutaj boli szyja od skręcania się tak w tył, ale... Już przetrwam to. No, już więcej nie da rady. Zobacz. Nie da rady? Nic? No mi się wydaje, że na trochę, jak będę tak jechała bardzo powoli potem na gospodarstwo. Pakujcie, ile wlezie, aż nie zaczną spadać. O, dobra. To ja się zatrzymam. Wezmę, ja tutaj dodam wisienkę na torcie. O nie! Już spadają. Już spadają, trzeba ten, jak się układa, żeby nie zahaczało o inne. Bo tak od góry nakładać.
O tak. Ta się zmieści tu jeszcze. Kuba, cicho. Nie, nie, nie uda się chyba. Co nie, się nie uda? Aj. Ajaj. Kurczę, no dobra. O, dobra, ta o nie, jest. Ja zgubiłem. Zgubiłem gdzieś ciuka. O nie. Idę szukać ciuka. No sporo ich jest. Ja myślę, że przy takiej tutaj... Oj, przepraszam, weszłam pod widły. O, jest na samym końcu pola. Gdzie ty, Maku, jesteś? A tam aż. Diabeł, będziesz wiózł ze sobą belkę, kciuka? W można przewieźć. No dobra, jak będziecie trzymać, to bez problemu. Jak tam chcecie, jak najbardziej. Dobra. Kuba, możesz tą ostatnią włożyć na górę. Tylko tak uważaj powoli, żeby innych nie trącać zbytnio. I ją możesz... Wiozę do was jedno. Dobra, możesz ją właśnie... O. Dobra, to dawaj, Maku, i będziemy zawijać w sumie do domu na pyszny obiadek. Maku, możesz tutaj tak ładnie stanąć, wiesz, do zdjęcia. Aj! Dobra, to panowie, jedziemy na gospodarstwo? Jedziemy. Diabeł, chcesz to wieść, rozumiem? Tak, jeszcze jak. Dobra, to ja będę jechała tutaj sobie. O, cześć, Kuba. Cześć. Ja będę z tyłu kontrolowała. Czy nic nie spada? O, tu już widzę, jedna się rusza powoli. Dobra, jedziemy powolutku. W sumie ja tutaj też może sobie włączę tempomacik jakiś. Bym przywaliła. Ojeju! Ale tu jest duży tempomat. O nie, spadła jedna, uwaga! To, a ona nie, leżała przypadkiem? Ale szyba jest brudna w tym kasku, ja cię kręcę. I zostawili. Jak się tu szybkę otwiera? Ej, halo! Zostawiliście tu. To nic, Maku, to wrócimy po nią potem. O, dobra, dzięki. Bo ona jest taka brudna, że tu nic nie widać. Dobra, skontrolujemy po tej stronie. Wszystko się trzyma po drugiej. No, też się na razie trzyma. O, widzę chyba coś tu, diabeł. Próbujesz przyspieszyć? Ryzykownie. Nie ryzykuję, to nie pijesz od pana. Nie, no wiadomo, oczywiście. A, dobra. O nie, spadła jedna. No dobra, trudno. Potem pozbieramy. O, hops na górę. Może daj nam ją tutaj nam załaduj, co? Ale nie idzie, próbowałem właśnie. Aha. Zaraz. O nie. Jedziemy na kamień. O, jedzie Maku już. Spadaj. Ja też mam. W drzewo. Jak zwykle. Dobra, jedziemy. O, o, coś tu się chwieje, nierówności drogi. Ja tak przyjeżdżam raz z jednej na drugą, kontroluję te brzegi. Już tu chyba jakiś zachód słońca się bierze, czy mi się wydaje powoli? O, tutaj trochę niebezpiecznie. 18 godzina. No, to już wieczór, zaraz grilla odpalimy, może zamiast obiadku jednak. O, widzę, jest kierunkowskaz, to ja włączę. Wezmę przykład. Może wyjechać tam powiedzieć, albo w sumie nie, no już nasz radę. Gorzej jak belka. Oj. O nie! Brama otworzona. A dobra, potem weźmiemy. To już tu blisko bramy. To podrzuć pod bramę, Kuba, jak możesz. Dobra. Diabeł, znaczy, Maku, czy ty znowu w coś wjechałeś? Nie wiem. Ja nie widziałem nic. O, a kierunkowskaz to gdzie teraz? W prawo, diabeł? Włączony. A ja nie widziałam. To za szybko wyłączyłeś. O, spadła kolejna. Dobra, ja tutaj odstawiam na podjazd motocykl.
Więc to... taka łabelka wpadła. O nie, Maku. Cicho. A Maku jeszcze wiózł tutaj Ciuka. No mówiłem. Czemu? Też to załaduj. Nie, ja go tutaj już zaniosę do stodoły. Dlatego w sumie nie, to nie jest chyba stodoła, no ale... Bo się kierunkowskaz zostawiła. Aj, możesz wyłączyć, nie, bo akumulator padnie. Dobra, wyłączyłem. Dzięki. Patrz, dobra. Się mrugnę ci. No, od razu widniej. Kurczę, ja tych belek coś nie mogę tu powyrzucać. O. O, jeszcze koguta włączę. A, dobra, to my to już tutaj... A, to jest... Dobra, to zrzucimy może. To nie wiem, czy... O, spadłam z przyczepy. O, moja noga. Niebezpieczne to jednak. O, dobra, potem trzeba będzie to chyba poukładać trochę. Dobra, panowie, słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo dzisiaj za pomoc. Mam nadzieję, że tutaj te ręce wam nie odpadną jutro przez to dźwiganie tych ciuków, co? O, trochę bolą już. Oj, ale to oby jutro nie bolały. To co, idziemy na grilla, tak? Dobra. Rozpalać, także dziękuję wam za pomoc. Był ze mną oczywiście Diablo, Maku oraz Kuba. Także możecie się pożegnać, jak chcecie. No, pa. Pa, pa. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Tak.